Szukasz skutecznej reklamy? Bądź widoczny w filmach Czewa TV. Promocja 4 za 200. Wybierz 4 dowolne filmy na Twoją reklamę już za 200 zł. Napisz do nas reklama@czewa.tv. Zapraszamy na kolejny odcinek Flesza Sportowego. W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was 3 tematy, a oto szczegóły. Załoga Prezydent Rally Team na 4. miejscu w swojej klasie w Rajdzie Świdnickim. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej mistrzem amatorskiej Ligi Siatkówki. Jan Woś zaprasza na mecz, który kończy jego bogatą karierę piłkarską. Prezydent Rally Team ze zmiennym szczęściem w miniony weekend rywalizował na trasie 40. edycji Rajdu Świdnickiego. Ostatecznie częstochowska załoga uplasowała się na 4. miejscu w klasie 8. Swój debiut w rajdowych mistrzostwach Polski podsumował kierowca Prezydent Rally Team Piotr Witkowski. Piotrek, za Wami debiut w mistrzostwach Polski, rajd świdnicki za nami. Ze zmiennym szczęściem rywalizowaliście na trasie. Pokrótce opowiedz, jak to wszystko wyglądało z Waszej perspektywy. No dokładnie tak jak mówisz, rajd za nami, 40 rajd świdnicki Krause. Świetny rajd, bardzo trudny, bardzo szybki. No, powiem tak, że przez kilka odcinków lecieliśmy 190 na godzinę, czyli na odcięciu, czyli maksymalnie już jak tylko nasze auto potrafiło. Szczęście, no niestety zmienne. Pierwszego dnia uległo uszkodzeniu półoś w naszym samochodzie, została zerwana, co praktycznie uniemożliwiło nam jazdę. Musiałem się zatrzymać. Chłopaki z serwisu przyjechali, zgarnęli nas na lawetę. Musieliśmy skorzystać z takiego super rally, czyli możliwość no, tego dnia jakby nie liczyliśmy się w klasyfikacji, ale następnego dnia mogliśmy wystartować, jeśli tylko się naprawimy. No i od rana chcieliśmy mocno zaatakować, no ale oczywiście znowu uszkodzeniu uległ. Tym razem czujnik prędkościomierza wskoczył samochód w tryb awaryjny, jechaliśmy maksymalnie 5000 obrotów. Nie można było przekroczyć prędkości 120 na godzinę, także znowu pierwsza pętla była troszeczkę w plecy. No ale kolejny serwis i znowu tutaj muszę podziękować chłopakom z Best Performance, bo spisali się na medal, naprawili tą dosyć wredną usterkę, bo to jest trudne do naprawy, na szybko oczywiście, bo to mają 30 minut na to. I wystartowaliśmy na trzecią pętlę, no i tutaj na całe szczęście nas zmobilizowali kibice nasi. Powiedzieli, żeby jechać, no, żeby nie odpuszczać, no i akurat to się udało. No i z ostatniego miejsca awansowaliśmy na trzecie tego dnia, gdyż no, parę innych załóg też się wysypało. Także jak to mówią, walczyć do końca trzeba. Już masz pewnie pierwsze przemyślenia na temat tego, jaka jest różnica między Pucharem Polski a Mistrzostwami Polski. Jest taka duża przepaść, czy tego tak nie widać? No na pierwszy rzut oka, co zawsze jakby takim marzeniem było wystartować w takim prologu, bo prolog to jest zazwyczaj krótki odcinek w granicach 3 km. Tym razem leciał przez centrum Świdnicy. Super, naprawdę no, tysiące kibiców, wyskakujemy w taką ciasną uliczkę pełnym ogniem, a tutaj tysiące fleszy z różnych stron na nas walą. Także no, efekt wrażenia niesamowite. No 3 dni rajdu, to też jest super. Zrobiliśmy około 200 km odcinków specjalnych, także no, jest różnica, jestem na plus. To powiedz jeszcze o samochodzie, bo pierwszy wasz taki poważny sprawdzian Honda Civic Type R. Wiemy, że były problemy, natomiast tak już abstrahując właśnie od tych usterek technicznych, jak się jechało, jak się prowadziło ten samochód. No tutaj muszę przyznać, że auto jest super. Gdyby nie te usterki techniczne pierwszego dnia, tego jeszcze nie powiedziałem, po pierwszej pętli, czyli po pierwszych 3 odcinkach mieliśmy pierwsze miejsce w klasie. Także no perspektywa była świetna. No tak jak już mówiłem, uległo usterce półoś, spadliśmy na 4. miejsce tego dnia. Natomiast następnego dnia, kiedy już wszystko było ponaprawiane na tych ostatnich 3 odcinkach, no to ewidentnie no, należało nam się to 2. miejsce przynajmniej. No ale co poradzić, no taki jest sport, takie są rajdy. Do następnej eliminacji Mistrzostw Polski ponad miesiąc. Jak planujecie spędzić ten czas? Jakieś testy już macie zaplanowane? Wczoraj tutaj już rozmawialiśmy, zaraz po rajdzie praktycznie, co robimy, jaka jest kolej rzeczy. No i tutaj szykują się nam znowu testy gdzieś w górach, prawdopodobnie znowu gdzieś w Karkonoszach. Może za 2, może za 3 tygodnie jeszcze, nie wiem, na 100%, ale no chcemy jeszcze pojeździć, znowu 100 km gdzieś zrobić, oczywiście po sprawdzeniu wszystkiego w samochodzie, żeby nas nie zawiodło. Kiedy następna eliminacja i jaki to będzie rajd? Następny rajd to jest rajd karkonoski. No, z tym rajdem akurat mamy same dobre wspomnienia, bo
to był nasz rajd debiutu. W zeszłym roku wywalczyliśmy drugie miejsce w klasie Clio. No i w tym roku, no nie ukrywam, będę chciał mocniej przeatakować i powalczyć może o to pierwsze miejsce w klasie, aczkolwiek nie będzie łatwo, bo teraz będzie więcej załóg, łącznie z mistrzem Polski, który dwa lata temu wywalczył ten tytuł. No będziemy walczyć. No rajd jest chyba w pierwszy weekend czerwca, to jest chyba drugi, trzeci jakoś tak czerwca. W decydującym meczu o mistrzostwo amatorskiej ligi siatkówki Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej pokonała Pepsi 2-1 i to ona okazała się najlepszą w sezonie 2011-2012. O podsumowanie rozgrywek poprosiliśmy kapitana strażaków Jacka Gawrońskiego oraz prezesa TKKF, organizatora ligi Jerzego Kowalskiego. Wróćmy do tego spotkania numer 2, kiedy przegraliście bardzo szybko pierwszego seta i później dwie partie wygraliście. Nie baliście się, że ten scenariusz zeszłego tygodnia może się powtórzyć? No, braliśmy to też pod uwagę, bo wiadomo, z drużyną już finał to się ciężko gra, także to jest już w głowach więcej siedzi po prostu niż może w umiejętnościach, bo mamy porównywalne i ta drużyna i my, drużyna Pepsi, także to już więcej w głowach siedziało po prostu, te porażki takie i błędy, które popełnialiśmy. To już za bardzo się po prostu chce wygrać w finał i przez to jest taka ilość błędów. No wiadomo, w pewnych elementach trzeba było zaryzykować i stąd się brały błędy, no i ten scenariusz mógł być zbliżony. Zaczęło się całe spotkanie od waszej bardzo dobrej gry i pierwszego pewnie wygranego seta i tutaj zadecydował przede wszystkim bardzo mocny serwis, bo tym serwisem odrzuciliście rywali od siatki i później mogliście sobie spokojnie albo wyprowadzać kontrataki, albo grać blokiem. Tak, dokładnie, ten pierwszy set właśnie, odrzuciliśmy sobie przeciwnika, nie mieli środków, mieli tylko wyższą piłkę na skrzydłach, no i staraliśmy się coś podbić kontrami, skończyliśmy i dla nas tak wysoką przewagą się ten pierwszy set skończył. Natomiast w drugim secie no, zaczęliśmy dość pechowo, bo cały czas musieliśmy ich gonić od odskokiwania na 3-4 punkty, cały czas goniliśmy aż do samej końcówki, no a w końcu nam uciekli na 2 punkty i tak się zakończył też drugi set na tiebreak, to już mówię, no to już... No już więcej w głowach bardziej się działo, niż po prostu. No chcieliśmy, po prostu może bardziej kondycyjnie wytrzymaliśmy od drużyny przeciwnej. No, mam młodszych chłopaków po prostu w drużynie i to może też zadecydowało, jakiś na pewno wpływ minimalny miało tak samo. Ja pamiętam, rozmawialiśmy po Wistalex Cup i pytałem się o świętowanie. Powiedziałeś, że Wielki Piątek za bardzo nie wypada. Dzisiaj też jest piątek, ale już nieświąteczny. To co? To jednak świętowanie na koniec tego udanego dla was sezonu, bo zgarnęliście jednak całą pulę, musi być. Tak, zgadza się, tylko część chłopców ze szkoły po prostu na urlopy wyjeżdża, także świętowanie sobie przełożymy może bliżej Dnia Strażaka, bo wtedy wszyscy strażacy sobie będą świętować. Przypada 4 maja, natomiast my tutaj, to już mogę serdecznie zaprosić, organizujemy jako Centralna Szkoła po raz pierwszy w Częstochowie Centralne obchody Dnia Strażaka, także no jedna z największych uroczystości strażackich w Polsce, która odbywa się corocznie w różnych miastach, teraz będzie u nas na Placu Biegańskiego i wcześniej będzie msza na Jasnego Rzutek. A po tym oczywiście, że normalnie jest Dzień Strażaka i będziemy sobie całą drużyną świętować i myślę, że jakoś będzie miło i fajnie. Prezesie, za nami kolejny sezon amatorskiej ligi siatkówki. Sezon już teraz można powiedzieć udany, choćby patrząc na poziom sportowy, bo te 3 mecze finałowe naprawdę były pierwszej klasy. Tak, jesteśmy niezwykle zadowoleni jako organizatorzy z poziomu, jaki reprezentują zawodnicy w tej lidze. Muszę powiedzieć, że był taki moment naszych obaw 2-3 lata temu, w jaki sposób ta liga ma funkcjonować. Ale od czasu, właśnie 3 sezony temu, kiedy udało nam się wejść na halę, na Częstochowiankę i nasze mecze przenieśliśmy tutaj, widzimy zdecydowaną poprawę w jakości gry zawodników. Ta sala po prostu odpowiada siatkówce, a przez to ambicje zawodników, którzy tu uczestniczą, widać na każdym meczu i należy się cieszyć. Liczymy, że w następnym sezonie nie będzie gorzej. I ta sala chyba też tworzy swój specyficzny klimat, bo tu się gra bardzo fajnie, rozmawiałem z zawodnikami. Natomiast zwycięstwo w całych rozgrywkach Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej to nie było zaskoczenie, bo oni zgarnęli w tym roku całą pulę. Na pewno Centralna Szkoła była jednym z faworytów, tym bardziej, że przez ostatnie 2 lata nie miała kompletnego składu, ponieważ byli zawodnicy, którzy grali w innej drużynie, która walczyła w rozgrywkach państwowych, chodziło o trzecią ligę. Natomiast po powrocie tych zawodników do macierzystych klubów, właśnie do Centralnej Szkoły, do Pepsi, te drużyny się odrodziły i bardzo mnie to cieszy, jak już powiedziałem tutaj na podsumowaniu, że praktycznie w tym roku podium jest zupełnie inne. Wszystkie 3 drużyny to są inne niż w sezonie poprzednim, a więc można powiedzieć, że naprawdę jest o co walczyć i każda z tych drużyn z pierwszej 6 czy nawet 8 ma prawo wygrać tą ligę, jeżeli tylko
bardzo profesjonalnie do tego podejdzie. No i owszem, musi mieć troszkę wzmocnień dokonanych na dobrym poziomie, a więc zawodników, którzy będą tą zabawę traktować na tyle poważnie, na ile trzeba w lidze amatorskiej. Warto również wspomnieć o tym, że w drugiej lidze kilka nowych zespołów pojawiło się i od razu awansowali do rozgrywek pierwszej ligi, także to cieszy, że pojawiają się nowe zespoły i nowe zespoły wnoszą dużą jakość do choćby do drugiej ligi. Na pewno, chociażby zespół Kłomnic, który awansował w tym roku, nie jest dla nas zespołem zupełnie nowym, ponieważ 4 lata temu on zaczynał u nas rozgrywki aż od trzeciej ligi. Awansował do drugiej ligi, niestety potem miał przerwę dwuletnią i po powrocie do drugiej naszej ligi okazuje się, że dla nich to był strzał w dziesiątkę, naprawdę wygrali tą ligę i no, mają szansę powalczyć w przyszłym sezonie w pierwszej lidze. Dla mnie bardzo dużą niespodzianką jest Liceum Kamienica Polska. Ci zawodnicy, którzy 3-4 lata temu nawet przyszli do nas, praktycznie grali w trzeciej lidze, później w drugiej lidze nie potrafili wygrać meczu przez jeden sezon. Jednak ta praca, jaka została tam wykonana, zaowocowała tym, że sezon obecny to były non-stop po prostu coraz lepsze mecze. I pomimo osiągnięcia 5. miejsca w drugiej lidze, jeszcze raz podkreślam, 5. miejsce w drugiej lidze zdobyli, wygrali play-offy o 3. miejsce i wygrali baraż o 1. ligę. Jest to naprawdę rewelacja sezonu. To na koniec jeszcze wybiegnijmy parę miesięcy w przyszłość, w październiku. Prawdopodobnie startuje kolejny już sezon amatorskiej ligi siatkówki. Planujecie jakieś zmiany, czy zostajecie przy tym systemie, który teraz obowiązuje? Może nieprawdopodobnie, my wystartujemy na 100%, chociaż były sezony, kiedy mieliśmy takie zawirowania, ale to było dawno temu. Obecnie no, raczej nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie wystartowali. Częstochowski Związek TKKF, który odpowiada merytorycznie za te rozgrywki, jest zdeterminowany, żeby je nadal prowadzić. Jest takie duże zapotrzebowanie w środowisku, że nie wyobrażamy sobie po prostu, żeby tych rozgrywek nie było, a przede wszystkim nie wyobrażają sobie tego zawodnicy. Czy są planowane zmiany? Szczerze powiem, ciężko jest w tej chwili nam mówić o jakichkolwiek zmianach, ponieważ będziemy to widzieć dopiero we wrześniu, kiedy zaczną nam się zgłaszać drużyny. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że są nowi chętni. Jest to dla nas pewien kłopot organizacyjny, ponieważ mamy określone godziny wynajęć 2 sal w tej chwili. Nie za dużo możemy zmienić. Jednak na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że pierwsza liga na pewno zostanie w kształcie 10-osobowym, czyli 10 drużyn, które jest obecnie po spadkach i awansach. Natomiast druga liga ma szansę być większa, ale maksimum o 2 drużyny. I nie chcemy po prostu ich za bardzo rozbudowywać, tych rozgrywek, ponieważ organizacyjnie wtedy naprawdę byłoby bardzo ciężko ująć. Chociaż mieliśmy sezon, w którym w naszej lidze grało 36 drużyn. 13 maja o godzinie 15 na stadionie JDB Skry przy ulicy Loretańskiej odbędzie się mecz kończący bogatą karierę Jana Wosia, obecnego trenera Skry Częstochowa. Dochód ze spotkania zostanie przekazany na cele charytatywne, a o szczegółach piłkarskiego pojedynku opowie nam główny bohater tej imprezy. 13 maja będzie tutaj na stadionie Skry pana mecz pożegnalny jako piłkarze. Czy możemy już cośkolwiek powiedzieć o obsadzie, jakie drużyny, jacy zaproszeni zawodnicy będą tutaj występowali? Oj, tych zawodników będzie sporo. No będzie moja drużyna, zawodnicy, z którymi gdzieś była związana moja kariera, zawodnicy z Ruchu Chorzów, którzy kiedyś grali w Ruchu Chorzów, bo powiedzmy takie nazwiska jak Łukasz Surma, Marcin Malinowski, Olek Kwiek, no i wiele, wiele innych. I będziemy grać na drużynę, którą układa sobie w tej chwili Piotr Bański. To są zawodnicy, którzy wywodzą się z Częstochowy, którzy kiedyś grali w Rakowie Częstochowa, teraz są po różnych klubach, tak jak Malinowski z Podbeskidzia, myślę, że Zahara również będzie. Będzie paru zawodników, będzie Jurek Brzęczek, także myślę, że warto przyjść na to spotkanie, choćby dla tych gwiazd.